Mamy kilka rodzajów przepuklin. Przepukliny brzuszne, przepukliny pachwinowe, przepukliny pępkowe, przepukliny udowe i znacznie rzadziej przepukliny szpigela. Są to uwypuklenia związane z uszkodzeniem powięzi, do których następuje wgłębienie zawartości jamy brzusznej. Ona może być różna, może być to sieć, mogą być to pętle jelita cienkiego, może być to tłuszcz przezotrzewnowy. Są w zasadzie trzy równoważone metody. To jest metoda TAP laparoskopowa z dostępu przezbrzusznego, gdzie zakładamy laparoskop do jamy brzusznej, TEP z dostępu zaotrzewnowego, również metoda laparoskopowa i metoda klasyczna Lichtensteina z użyciem siatki. Natomiast praktycznie wszystkie zabiegi operacyjne przepuklin napięciowe są zarezerwowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie możemy założyć implantu, kiedy nastąpiła martwica jelita, jest treść kałowa, że jest wysokie ryzyko infekcji implantu. Wtedy powinna być wykonywana metoda Schuldeisa lub metoda Desarda. W przypadku przepuklin pierwotnych, jeżeli one są większe, to w zasadzie zostają nam dwie alternatywy. Metoda Lichtensteina na otwarto lub metoda laparoskopowa TAP. TAP w porównaniu z metodą otwartą, z racji tego, że siatka założona jest na tylnej powierzchni mięśnia prostego i skośnego brzucha, wytrzymałość ściany jamy brzusznej po takim zabiegu jest kilkadziesiąt razy większa niż w przypadku zaopatrzenia z dostępu przedniego, czyli metodą Lichtensteina z normalnego cięcia. Praktycznie po takim zabiegu laparoskopowym przepukliny pachwinowej pacjent czynności dnia codziennego może wykonywać na drugi dzień, może dźwigać ciężary do 4-5 kg. Po okresie 6 tygodni można zwiększać obciążenie do 12 kg i można jeździć na rowerze już do tego czasu. Natomiast praktycznie po 3 miesiącach pacjent, jeżeli chce wracać na siłownię, dźwigać ciężary 50-70 kg, nie ma wówczas z tego powodu żadnych ograniczeń. W przypadku przepuklin pępkowych, w zależności od tego, jakie ich są rozmiary, można je zaopatrywać laparoskopowo, ale lepszą metodą jest zrobienie jednocentymetrowego cięcia z użyciem siatki Ventralex ST, dlatego że w laparoskopii musimy założyć co najmniej 3 lub czasami nawet 4 trokary, czyli sumaryczna długość cięć będzie kilka razy dłuższa niż cięcie półcentymetrowe, gdzie siatkę Ventralex ST zakładamy do jamy brzusznej, podciągamy ją i praktycznie pacjent może wyjść po 4-5 godzinach od znieczulenia, może pójść do domu. Jeżeli chodzi o przepukliny brzuszne, tutaj mamy do wyboru albo metody laparoskopowe, albo znów metody otwarte i to w zależności od tego, czy pacjent był operowany kilkukrotnie, czy nie, no to należy zdecydować o doborze metody w rozmowie z pacjentem, ponieważ zawsze po kilkukrotnych zabiegach, szczególnie jeżeli pacjent jest obciążony dużymi zabiegami jelitowymi, na resekcję jelit cienkiego, jelita grubego czy żołądka jest zwiększone ryzyko znacznych wzrostów i wtedy mogą zdarzyć się uszkodzenia jatrogenne jelit. No to są już rozmowy indywidualnie z pacjentem, do jakiego typu operacji pacjent by się bardziej skłaniał, kiedy mu się przedstawia wszystkie za i przeciw. Natomiast metody laparoskopowe zdecydowanie są lepsze przez względu na przebieg dużo mniejszy dolegliwości bólowych, dużo szybsze uruchomienie pacjenta, powrót do zdrowia, no i brak cięcia, czyli możliwość infekcji rany, gdzie te cięcia po trokarach są centymetrowe lub 5 mm, a cięcie normalne jest dużo większe i dużo większe ryzyko jest wtedy zakażenia rany.